cereal and junk like that, you know, which is a real drag. Ching, ching, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, ching, 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 he can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Ching, ching, because he hates any music played at the appropriate level. Ching, ching, ching. Bo zaraz wycisza, nie? Ono było takie bardzo długie? Nostalgia! Okej, wyciszyłem to trochę. Shrink, 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 shrink. Nie pamiętam, kiedy długie? To się kończy. W pewnym momencie, ej, wydaje mi się, że gardło w pewnym momencie na lupie. Chyba tak. Witajcie w... którymś z Inside kolei... Shrink Ball! Witajcie w Swingu, witajcie w Inside Baseball, spod Wrocławia mówi do was Konrad Okoński, a z Wrocławia... mówi do was Robert Belasiński. Tak jest. Niestety nasze role się zmieniły. Mateusz jest na Romo i nie zawracałem mu głowy, ponieważ Mateusz... Na Romo. Mateusz jest w Danii, na takiej gigantycznej wyspie... plaży. Plaży. Która jest wielkim, wielkim kocim żwirkiem. Plaża, która ma około kilometra szerokości i długości chyba kilka kilometrów, także generalnie... I codziennie jest zalewana w całości wodą, także no, przypływem i odpływem. Więc jest to... Ej, to przy dobrych wiatrach go trochę zmoczy. Tak, no Mateusz tam, wiesz, jak jest odsłonięta plaża, to Mateusz jeździ na tym, na landkajcie, z taką deskorolką dużą, z dużymi kołami, a jak jest woda, no to pływa sobie na kajcie, nie? W zeszłym roku zatopiło im samochód, to skakali przez niego po prostu. Także pozdro dla Mateusza, jeśli będzie historia. Nas słuchał. Yeah. Nie będzie nas słuchał, nie strasznym bucem. Witam wszystkich słuchaczy z Inside Baseball oraz tych, którzy się skusili specjalnie dlatego, że Bele jest tutaj dzisiaj. Dziękuję, te dwie osoby. Pozdrawiam mamę. Twoją, bo moja nie słucha. Moja mama nie słucha tych podcastów, ponieważ to nie są... podcasty. Ponieważ nie są już z Belem, nie? Tak. Już Belego nie ma. Mówię, ten swing był fajny. To nie są tematy, to nie są rzeczy dla mam. Jako, że nagrywamy dzisiaj swing, powiedzmy, to będziemy rozmawiać o popkulturze, o Harry Potterze, może o nowych Avengersach, nie jestem pewien, zobaczymy. Będziemy spoilować Avengersów. A także będziemy rozmawiać o renesansie Dragon Balla, który zdaje się powrócił. Który trwa w naszym serduszku. Powrócił, ten Dragon Ball powrócił w tym momencie dla nas, jakby bardzo. Znaczy no, nie tylko dla nas, no bo wiesz, wyszła cała nowa seria. Ale jest dla nas zrobiona. Tak? No dobra. Dan dan, kokorohibele, koko. To co, Dragon Ball najpierw? Może być. Bo mamy też jednego dużego newsa, o którym wszyscy na naszym Discordzie już słyszeli, ale możemy go ruszyć później. No to zacznijmy od tego newsa, bo to jest bardzo, bardzo fresh, więc jeżeli ktoś nie wie, to się dowie. Okej, w takim razie Jack Black na koncercie w Shaky Knees Music Festival powiedział, że zamierzają nakręcić drugą część filmu Peak of Destiny. Powiedział, że druga część wyjdzie w październiku. I że nie wie, gdzie będziemy mogli ją zobaczyć, ale zdecydowali, że ma się to wydarzyć, więc ten film wyjdzie. Czyli w październiku, czy oni możliwe, że już zaczęli to kręcić? Wiesz, teoretycznie powinni już skończyć to kręcić chyba, jeśli chcą wydać film w październiku. No może jest już maj. No jest to bardzo możliwe, że to będzie Netflix Original, tak? Ja mam wrażenie, że to Netflix może być... Netflix łapie teraz wszystko, więc jakby... To może być jeżeli jest chujowe, to Netflix to na bank zgarnie. Czekaj, o Power Rangersach, nie Power Rangersach, tylko o reboocie mówimy później. O reboocie reboota? Ja proponowałbym, bo ten film jest już na Netflixie, więc poczekamy, może zobaczmy go najpierw i potem o nim pogadamy. Ale mi się nie chce go patrzeć, ja widziałem tą kreskówkę starą i ona okej, no to jest taka nostalgiczne gówno, które nie, jakby pamiętam. Nie, to nie jest pamiętam. Gówno, to jest zajebista kreskówka stary. Tak pamiętam ją. Ja pamiętam ją jako osiągnięcie techniczne. Ale ten film się nie zestarzał! Niektóre rzeczy się nie zestarzają. No, ej, ale ten nowy chyba z tego co wiem, to w ogóle nie ma nic praktycznie wspólnego z tym. Raczej jest cały aktorski chyba, nie? Część aktorska jest z aktorami, a to co się dzieje w komputerze chyba jest zrobione w 3D, nie? Tylko, że aktorzy są jakby w środku komputera, ale nie są zieleni.
przede wszystkim bohaterami nie są części systemu komputerowego, tylko jakieś dzieciaki. Jest Jock i jest kurwa nerd. Jest to kurwa jak Jumanji, tylko że nie jest przymrużeniem oka. Jumanji? To nowe Jumanji. No mech. Co ci powiem? No nie powiem, że nie. Ale ten HSD zrobiło mi dzień, zrobiło mi też by noc, gdyby ktoś pamiętał o tym, żeby mi otagować w newsie. Ty śpisz o tej godzinie już, kiedy ja to tagowałem chyba. Ale mógłbym zerknąć. Ale nie pamiętałem, że lubisz ten HSD. No ty chuj, zawsze z tobą to śpiewam na każdej imprezie. Patrz, było bardzo późno w nocy. Patrz, było bardzo brak przyjaźni. Nie zachowuj się jak stereotypowa kobieta. Sexist much? Sexist a little. Także druga część Peak of Destiny. Nie wiadomo praktycznie nic o tym filmie. Oni cały czas nagrywają płyty, więc możliwe, że to będzie... Wiesz, Rise of the Phoenix w wersji aktorskiej. Czy przez nagrywają płyty masz na myśli, że Rise of the Phoenix wyszło chyba 5 lat temu? Tak, 18 lat temu i to jest nadal trwają. Nie, ale cały czas nie robią koncerty, więc nie dziwię się, że... Proszę. Nie, Peak of Destiny uwielbiam, zaram na to. 6 lat temu wyszło Rise of the Phoenix. 11 maja. Gnienie oka. Ja tej płyty za dużo nie słuchałem, szczerze mówiąc. Dobra jest? Jest bardzo dobra. Naprawdę? Tak, mi się bardzo podoba. To już wiem, co robię dziś wieczorem. Gminie koka. Ty HSD jest absolutnie zajebiste. Także druga część filmu... Wiesz, no... Nie wiem, czego się za bardzo spodziewać, bo oni zrobili dużo takich małych filmów, które były bardzo, bardzo dziwne. Na przykład to, gdzie jeden z nich chyba rodził kamień na pustyni. Widziałeś te rzeczy? A to mówisz o tym... Wiesz, to jest... Jeżeli mówisz o tym... Oni mieli serial MTV kiedyś. Mm-hmm. Ja widziałem fragment, tym, bałem się zobaczyć resztę. Nie, serial jest całkiem fajny. To widać to jest bardzo początki, ponieważ na przykład tam jest... wszystkie ich piosenki jakby z pierwszej płyty wzięły się właśnie z tego serialu. I w tym serialu na przykład HBO, tak, to było HBO, nie MTV. W tym serialu była piosenka Tribute. I tam bardzo było czuć, że Tribute to jest Tribute do Stairway to Heaven. O! Więc jest... Nie wiem, to jest fajny serial, żeby tak sobie rypnąć. Zwłaszcza jeżeli lubisz Teenage Z. Nie zaskoczy cię to muzycznie w tym momencie, bo znasz te wszystkie piosenki, które tam były, ale to jest fajna rzecz, żeby zobaczyć. Tylko problem jest taki, że... Jedyny fragment tego serialu, jaki widziałem, jaki pokazali mi znajomi, to jest ten fragment, gdzie jeden z nich rodzi na pustyni coś i to jest kupa. No zdarza się i czasem to... urodzić kupę, jeśli jesteś mężczyzną, Konrad. Na pustyni. Pamiętam, że byłem wtedy pijany i że wyszedłem z tego ze strasznie zniszczonym umysłem i nie mogłem do tego wrócić, miałem lęki. Wróć, daj szansę. Dobra. A potem obejrzymy Peak of Destiny i będziemy się świetnie bawić. Kurwa, zróbmy to. Zróbmy to, kurwa. Zróbmy to. Ja się wyłączam, no to chodź tutaj. I możemy przeklinać, bo nie jesteśmy w radiu. Ja przeklinałem, jak byliśmy w radiu. Wiem. Potem nie byłem w radiu. Bo ja musiałem świecić oczami przed tą jedną osobą, która była tam ze mną, bo to było bardzo późno. Tak. Ja pamiętam, że raz padłem na odcinek, w którym zaczęliśmy opowiadać o... nie nimfomance, tylko o tym innym filmie von Triera. O Antychryście? O Antychryście, tak. I to był chyba jedyny moment, kiedy jakiś szef radia akurat nas słuchał. Szef radia w ogóle, to było studenckie radio. Szefem radia był pewnie jakiś student. Dziekan szefem radia. Dziekan. Ja jeszcze wiem, jak teraz ładnie przejść do innego tematu. Do Dragon Ball? To jest Tenacious D Dragon Ball. Tenacious D nie mieli żadnej piosenki Dragon Ballowej, nie? O smokach? Nie. O Dragon Ballach? Nie, też nie. No ale nie. O jakichś bolach mieli na pewno. O niejednych. Także Dragon Ball. Ekscytowaliśmy się pierwszym Dragon Ballem, potem ekscytowaliśmy się Zetką, potem było GT, które część z nas widziało w części. Ja widziałem tylko część, ja widziałem tylko końcówkę. Czego? GT. GT. I teraz... Ja widziałem wszystko. Ja widziałem całość dwa razy, ponieważ jakoś załapałem się na pierwszy odcinek Dragon Balla i... Jakoś oni go puścili, ja nie wiedziałem, że to ma lecieć. Zobaczyłem i włączyłem akurat telewizję w momencie, kiedy Goku rąbał drewno. Czyli samiuszki początek i od tego już obejrzałem całość. I potem wiem, że oni to puścili trzy razy.
na lupie, więc wszystkie trzy serie, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT i potem od nowa. I wiem, że obejrzałem dwa razy całość. Nice. Więc no, to przepierdoliłem trochę czasu na tym serialu, trzeba to przyznać. No tak, ale to było, jak byliśmy dziećmi, było więcej czasu na wszystko. No, to były dobre czasy. A w tym momencie nie jestem w stanie już jakby przebrnąć przez całego Dragon Balla serialowego. Tak mówisz, ale jednak oglądamy super. No, oglądamy super, nie? Ale nie jestem w stanie jakby przejść przez Zetkę. Zacząłem oglądać Dragon Ball Kai, który jest skróconą wersją Zetki. Ale to też jakoś nie jestem w stanie tak poświęcić czasu. Wydaje mi się, że żyję już za szybko, ponieważ w momencie, kiedy oni stoją jednak przez te trzy odcinki i mówią do siebie i czekają, i jak wiesz, komórczak, który stoi i czeka, aż oni poćwiczą sobie przez te trzy lata w magicznym pudełku, to trochę too slow for me. A nie jest tak po prostu, że jesteśmy teraz bardziej niecierpliwi, bo teoretycznie znalazłbyś codziennie czas, żeby przy śniadaniu, a potem przy kolacji zobaczyć w sumie dwa odcinki dziennie. Tyle, że ja mam zawsze dwa odcinki czegoś do zobaczenia, więc jakby musiałbym to robić podczas pracy, a w tym momencie podczas pracy robię inne rzeczy. Tak, poza tym nie wszystko jest jeszcze praca po angielsku. Tak, no, od kiedy dowiedziałem się, że jest już angielski dubbing, to zdecydowanie lepiej się to oglądało. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Ponieważ po japońsku bardzo ciężko mi się skupić, ponieważ dopiero po jakimś czasie do mnie dociera, że ja nie mówię po japońsku, jeżeli nie czytam napisów, to nie wiem, o co chodzi. Kiedyś obejrzałem tak jakieś dobre dwa odcinki Ghost in the Shell Standalone Complex, kiedy włączyłem sobie wersję z napisami i zacząłem nagle rysować. Po jakieś dwa odcinki minęły, ja zdałem sobie sprawę, że kurwa, przecież ja nie mówię po japońsku. Ale bawiłeś się całkiem spoko. Ale słuchałem dzielnie, nie? Ej, tak wracając do tego. Podzielność uwagi, wiesz, level zero. Żeby zawinąć trochę do takich podstaw, to Dragon Ball Super pojawił się, w sumie to nie pamiętam, nie wiem, muszę sprawdzić dokładnie, kiedy zaczęli go emitować. Ze 2 lata temu może być. Ale... Naprawdę? Ja myślę, że to się zdarzyło wszystko przed chwilą. W styczniu, tak, Konrad. To jest seria, która wyrosła chyba z dwóch filmów, które tak naprawdę... Były dwa filmy kinowe, które były uznane jako kontynuacja, jako oficjalny kanon. Tak. To były właśnie Bitwa Bogów i Powrót Freezera, Rezurekcja. I co ciekawe, ten kanon tak jakby, nie dość, że przekreśla całe GT, to on jeszcze przekreśla końcówkę Zetki. Nie do końca, ponieważ Zetka ma przeskok czasowy. Po pokonaniu Buu jest przeskok czasowy od ileś tam lat. No i w tym momencie Buu odradza się jako czarny chłopiec. Tak. Który też został skasowany tak jakby w tej nowej. Nie, w tej nowej on jest chyba dalej wspominany. Naprawdę? Tak, wydaje mi się, że jest. Ub. I to się dzieje, to wszystko co dzieje się w Dragon Ball Super dzieje się w tej luce, która... Jakby, że ta końcówka Zetki, ona wciąż jest aktualna, tylko oni jeszcze tam nie dotarli. No dobra, to niech będzie. Bo na końcówka Zetki jest mała Pan, która bierze udział w Tenkaichi Budokai, a ona jest w... Widel jest w ciąży, czy już urodziła, czy gdzieś tam... No, rodzi w trakcie Supera. No, więc... Więc to wciąż jest, wiesz, open. Masz rację, mogą to zmieścić wszystko do środka. Mam nadzieję, że w pewnym momencie, skoro teraz jakby zamknęli Dragon Ball Super i będzie film, to mam nadzieję, że oni w pewnym sensie przeskoczą tą końcówkę Zetki. Ja wiem, że oni... Niech już zanegują to GT już sobie, nie? Ale niech to idzie do przodu, ponieważ ja strasznie nie lubię takich midqueli. Midquele. Znaczy, bo wszyscy GT i tak traktowali jako taką trochę poboczną historię, nie? No bo... Do GT chyba w ogóle Toriyama tam nic nie robił. Nie, GT, o ile wiem, to on nie. Chyba robił może jakieś projekty postaci, ale tak to była całkowicie wymyślona historia. I ja w GT widziałem wyłącznie końcówkę, bo mój Dragon Ball zaczął się od końcówki GT i potem od początku pierwszego Dragon Balla, nie? Nie lubiłem końcówki GT z tymi smokami, ale bardzo lubiłem początek GT. Ja byłem bardzo pozytywnie podjarany początkiem GT przez to, że Goku znów się stał mały. Mówią, że nie można wrócić do domu, a jednak... to było to, co mnie złapało, ponieważ im dalej w Zetkę, tym jak ja już kiedyś gadałem z tobą, im dalej w Zetkę, tym dla mnie troszeczkę zapał opadał, bo wszystko się koncentrowało na tym, że trzeba komuś pierdolić mocniej. I tak. To zwykle nie jest
To zwykle po prostu sprawia, że walka trwa dłużej, a i tak kończy się na tym, że Goku robi Genki Damy, czy co tam jakoś to nazywało. Tak, tak. Oni tak się skupiają się na zrobieniu wielkiej mitologii Dragon Balla, ale ten klimat tej przygody trochę ginie w Zetce. Przeczytałem teraz, zrobiłem sobie repetę mangi. O, super. I w momencie, kiedy dorwałem tą kolorową wersję sagi Saiyan i Freezera, to przeczytałem sobie i to jest bardzo, bardzo fajnie, że to czyta w wersji kolorowej. I jak skończyłem sagę Freezera, to stwierdziłem, że okej, muszę po prostu czytać dalej, ponieważ jestem wkręcony. I saga Komurczaka mnie tak bardzo nie trafiła. Na szczęście Buu już jest zdecydowanie fajniejszy i ładnie to się spina, więc Zetka komiksowa się zdecydowanie broni. No i czyta się dużo szybciej niż się ogląda. Tak, Jezus. Przy każdym anime, które jest tasiemcem, zawsze, znaczy no zwykle sięgam po mangę raczej niż anime, no bo za długo to trwa. Wolę spędzić tydzień czytając niż 3 miesiące oglądając. No ja bym wolał oglądać wersje bardzo skrócone i zanimowane od nowa, ale to na happen prawdopodobnie. A propos wersji skróconych, robiliśmy eksperyment z filmami, które Bele znalazł gdzieś w sieci, w których koleś bierze całe arki, całe takie jakby linie fabularne i skraca je do ilogodzinnego filmu? 4 czy 3? Wydaje mi się, oglądaliśmy Saga Saiyan, czyli początek z Vegetą, to mogło trwać około 3 godzin. To jest bardzo fajnie zmontowane, to trzeba temu gościowi przyznać, że to jest całkiem solidnie i tam poskracał, aczkolwiek nie wiem, mi się to oglądało dobrze jako takie przypomnienie. Mhm. Ale to nie jest coś, do czego ja bym chciał później wrócić jeszcze raz. No ja się bawiłem dobrze na początku tego filmu, ale potem byłem potwornie znudzony. Bo problem z tym filmem był taki, że on w pewnym momencie zaczął usuwać wszystkie niepotrzebne rzeczy, żeby to chociaż trochę skrócić, ale nie mógł usunąć walk w zasadzie, no bo walki są tak naprawdę mięsem już później. Więc nie? Usuwał szkolenia się pod walki. Szkolenie i wszystkie takie poboczne małe rzeczy. I okazało się, że te poboczne małe rzeczy tworzą tak naprawdę klimat i jeśli dostajesz wyłącznie walki, same czyste walki, to się robi potwornie nudne. I ja się nudziłem strasznie pod koniec tego filmu. Na pewno nie dałbym rady. Nie obejrzałem więcej, więc na razie prawdopodobnie na tym się skończy. No. Ale jest jedna ta kreskówka, którą ty już też widziałeś, a ja mogę oglądać i oglądać. To się nazywa Dragon Ball Path to Power. I ta animacja została zrobiona bodajże na 10-lecie. O Chryste, To jest ten taki film, który jest w pewnym sensie adaptacją początku Dragon Balla, kiedy Bulma poznaje Goku i zbiera się cała ekipa. Tak. Plus Armia Czerwonej Wstęgi. I oni to jakby wrzucili wszystko do jednego bora i zrobili z tego 70-minutowy film popularny, który ma, wiadomo, jest po prostu zamkniętą historią o poszukiwaniu smoczych kul. Plus jest to robione w momencie, kiedy leciały już Dragon Ball GT, więc jakby animacja jest bardzo, bardzo ładna. Tak, jest śliczna. Animacyjnie jest to bardzo śliczne. Tak, to się nazywa Path to Power. I to jest taki film, który jest zrobiony, mam wrażenie, z taką świadomością zmian fabularnych, które były wprowadzone w Zetce. Bo w Zetce nagle oni wprowadzają Saiyan i mówią ci, że Goku został wysłany na Ziemię, żeby zniszczyć mieszkańców. I wiesz, jeżeli popatrzysz na Goku, który... Jak silny był Goku, który był na początku pierwszego Dragon Balla, to on nie był na takim poziomie, żeby zniszczyć, wiesz, wszystkich mieszkańców planety tak naprawdę. A w tym filmie on faktycznie taki jest. On nie ma praktycznie granic swojej mocy. Jego moc, mam wrażenie, w tym filmie waha się od takiej, jaką miał w Dragon Ballu, do tego, co ma pod koniec Supera. Sure. Jest to... No nie wiem, mi też się strasznie podoba ta animacja. Wykonanie jest prześliczne. Jest wykonanie, no i fabularnie, jak dla mnie, to jest bardzo ładnie spięte. Jest spoko. Ja tylko, tak mnie bolą mnie te nieścisłości, jeśli, wiesz, chodzi o poziom mocy, zwłaszcza, że ja uwielbiam sceny treningowe w Dragon Ballach. To jest dla mnie taka esencja. Staram się znaleźć jakieś fajne ujątko, żeby wrzucić ludziom na Discorda, bo jestem miłym człowiekiem. O, boom. Wiesz, dla wielu osób... Goku, to jest ta scena z filmu. Ona jest taka bardzo doślizgana. No, jest fajna. I animacja generalnie jest też dobra, bo to, co jest na przykład kuleje bardzo w Superze, moim zdaniem, to jest animacja. Super kuleje animacyjnie. Tak, widać, że to jest
jednak tempo, które oni muszą robić. Tak. Dlatego na przykład ja na początku myślałem, że Dragon Ball Super jest przemontowanym wersją filmu, bo filmy opowiadają praktycznie to samo i spodziewałem się, że po prostu film jest rozciągnięty, ale porównałem sobie odcinek z filmem i to jednak też animacja jest zupełnie inna. Tak, animacja w filmach pełnometrażowych jest zdecydowanie lepsza. No jest to więcej kasy. Jest bardziej dopracowana. Ale za to film ma tak naprawdę dużo mniej szczegółów, nie? Także ja trochę żałowałem, że obejrzałem sagę Freezera, tą drugą sagę Freezera z Supera, że obejrzałem ją w formie filmu, a nie w formie anime i oglądałem anime później ponownie. Wersja z filmu ma... brakuje jednej fajnego momentu, czyli tego jednego z przedupasów Freezera, który był zamknięty w żabę. Captain Ginyu! Tak, jego nie ma w kinowej i to jest akurat fajna rzecz, ale poza tym ja obejrzałem, najpierw oglądałem wersję kinową, potem oglądałem wersję serialową, mam wrażenie, że szczególnie traciłem szczególnie dużo. I żałuję, że każda saga nie ma takiej wersji mocno skróconej, wersji fabularnej, ponieważ dla mnie w tym momencie łatwiej by było sobie włączyć ten film o Freezerze, mimo że jest jakby okrojony, ponieważ on trwa 70 minut i ja mam w ciągu 70 minut zamkniętą historię Dragon Ball, niż oglądać coś, co zajmie mi chyba 5 godzin. Mhm. Tyle mniej więcej trwa cały ark Freezera. Więc ja wolę krótsze rzeczy, zdecydowanie. Jasne. Matej Budz pisze, że on nie czuje Dragon Balla. I wiesz co? No z tym trzeba się po prostu... Co? Wiesz co, nie, bo ja też go już nie czuję, tak naprawdę. To nie jest to. Wydaje mi się, że gdyby nie element nostalgii, który był zaszczepiony u nas z dzieciaka, to nas Dragon Ball by też pewnie nie ruszył. Tak, my go oglądamy dlatego, że kochamy Dragon Balla, nie dlatego, że ta nowa seria jest w porządku. Ona jest animacyjnie średnia, fabularnie bardzo słaba i tak naprawdę nawet jeśli patrzeć na nią jako kontynuację Dragon Balla, to moim zdaniem nie wszystkie postacie są specjalnie dobrze poprowadzone dalej. Ale wiesz, oglądamy, no bo to Dragon Ball, no nie ma co się za bardzo czepiać. Dla detali, że tak powiem, 5 godzin dokładnie trwa saga Freezera w wersji serialowej, a 1,5 godziny trwa pełnometraż. Jasne. Więc dla mnie to jednak jest, wiesz, czas, a pieniądz. No. Wydaje mi się, że najłatwiejszy do łyknięcia dla każdego jest tak naprawdę pierwszy Dragon Ball, pierwsza seria Dragon Balla. Ona jest trochę rapey. Ona jest troszeczkę rapey, ale tak nie jakoś super mocno. to jest bardzo creepy. Zacząłem czytać, jestem teraz w trakcie czytania, ponieważ przeczytałem Zetkę, a teraz jakby wróciłem do klasycznego Dragon Balla, który w moim serduszku jakby ma półeczkę wyżej. Ale on jest jednak troszeczkę rapey. Tam i świnia, i genialny żółw. Tam są bardzo takie żarty, żeby komuś dać typu ala rohypnol, żeby móc go zmacać albo coś zrobić. I momentami to jest granicy dobrego smaku. Wiem, że oni mają troszeczkę inne podejście do tego. Tak, ale patrząc, mieli kiedyś. Czytając, kiedy ja czytałem to za dzieciaka, to mnie to też nie ruszało szczególnie, nie? Ale w tym momencie, kiedy jest tyle tego, co się dzieje dookoła nas, i kiedy wracam do tego tematu, to jest jednak takie troszeczkę... Trochę to tak drapie pod kołnierzykiem. Tak, dlatego trzeba spieszyć się, żeby czytać te rzeczy, bo zmieniamy się jako społeczeństwo i te rzeczy się zestarzeją. No, niestety. Jeśli widzicie ale jakieś rzeczy po bandzie, to łykajcie je jak najszybciej. Tak, co im zakażą. No, dokładnie. Ale Dragon Ball Super póki co, jako przedłużenie nostalgii, jako dostarczenie mi jakby czegoś, co mogę dalej tą nostalgię swoją żywić, to jest okej. Jest okej. Okay. Ja... Would recommend to a person who likes Dragon Ball. Ja łyknąłem całą, wszystko co było po angielsku, łyknąłem całą sagę Black Goku, że tak powiem, do końca. I został mi chyba jeden ostatni ark, do którego muszę sobie usiąść. Ale wiesz, teraz, żeby oglądać po japońsku, trzeba po mieć japońsku, trochę nie? czasu właśnie, no. Bo nie możesz tego oglądać przy pracy. Tak jak mówiłeś z tym, z Ghost in the Shell'em. Tak jest. Ale moja mania Dragon Ballowa jest podtrzymywana jeszcze dodatkowo przez grę, która wyszła całkiem niedawno. I która robi mi naprawdę, naprawdę dobrze. Muszę wpaść, żeby z nią pograć, ponieważ... Bo
A człowiek teraz już wiesz, jakie klawisze wciskać, żeby coś robiły, i ja z moim mash the buttons już się prawdopodobnie bym nie wygrał. Wiesz co, nie jestem tego pewien, bo ta gra jest dosyć przyjazna do batomaszowania, szczerze mówiąc. Zwłaszcza jeśli wiesz, jak się robi mniej więcej komba. Bo wszystkie komba robi się bardzo podobnie. Ale gra jest fenomenalna. Dragon Ball FighterZ ukazała się jakiś czas temu i to jest taka gierka, gdzie walczysz 3 osoby na 3 osoby. Jest zrobiona w 3D, ale wygląda dokładnie jak Dragon Ball z czasów takiej największej świetności Zetki. Jeśli byś sobie wziął jakąś scenę z Zetki i przerysował ją, żeby nie wyglądała jak stary anime, tylko jak coś, jak nowe anime, ale zachował cały styl i zachował kolory i efekty, to mniej więcej tak ta gra wygląda i jest po prostu miażdżąca. Także to mnie podtrzymuje. Zgadzam się, że wizualnie to jest fajna robota. Plus fajnie się napierdalało w guziki. Tak, poza tym... Nie będę ukrywał, wygrałem parę razy. Tak. Byłem niepokonany na twoich urodzinach. Tak było trochę. Znaczy Mateusz potem zaczął... Mateusz, kiedy my graliśmy, to on czytał na telefonie, jakie są strategie w grze, a potem nas rozjebał wszystkich. Ale powiem ci, że gra pozwala ci też grać po sieci i jest dosyć, wiesz, dosyć silna sieciowo, tak jakby buduje się taka duża fajterska gra z tego. I próbowałem grać po sieci i dostałem tak straszny wpierdol. Dostałem tak straszny wpierdol, Bele. Co ciekawe, walczyłem z dwoma osobami. Jedna z nich była dosyć średnia, a druga była bardzo dobra. I ta, która była dosyć średnia, pokonała mnie dużo szybciej. Wychodzi na to, że ludzie, którzy nie umieją grać, grają bardziej agresywnie i zostałem zmiażdżony bardzo szybko przez tą średnią osobę. No ja muszę pograć, ale ja nie mam PS4, więc po prostu muszę do ciebie przyjechać tam pod Wrocław. No musisz przejechać autentycznie prawie najdłuższą możliwą odległość we Wrocławiu, żeby do mnie dojechać. Jesteśmy dokładnie po przeciwnych krańcach miasta. Nieprawda, ponieważ za mną jest jeszcze całe psie pole. No za tobą jest jeszcze kawałeczek osiedla, tak, ale generalnie wiesz... Kawałeczek. Dzieli nas rynek. No jakbyś mieszkał na psim polu, byłoby mrocznie. Byłem ostatnio na psim polu na spacerek. Bardzo ładne miejsce. Tak? To widać, że takie Bloom i nie wiem, co to jest, co się dzieje. Co Bloom? Ktoś coś pisze? Zacząłem takie dźwięki dziwne. Jebać. I piszcie do mnie. Don't hashtag me. Don't at me. Nikt cię chyba nie hashtaguje. Także... Hashtag me. I wanna see what's like. Powiem ci, że Dragon Ball przeżywa ostry renesans i dziwię się, że nie zdarzyło się to wcześniej, bo mam wrażenie, że Dragon Ball był super popularny w Polsce przez bardzo długi czas. Tak naprawdę nie było nic nowego, właśnie... tylko cały czas rerany tego starego serialu, nie? Właśnie ktoś mi powiedział, że te dźwięki, które co chwilę słyszę, to są kiedy ktoś wychodzi. To nie podbudowujące. Jak program, który służy do kontaktu głosowego, może mieć w ogóle dźwięki? Przecież to jest chore. Kurwa, blum, blum. Ja już nie przeklinam tyle, ile miałem. Ja mam córkę. Gdzie jest mój kot? Kurwa. Gdzie ona jest? Nie ma! Ale nie masz kamery, także wiesz. To nie ma, nie ma ja sensu. Nie wiem, wiesz co, ja mogę wyłączyć te dźwięki w opcjach, ale po prostu nie wiem jak. Więc nie chcę mi się. W opcjach. Dobra. W każdym razie renesans Dragon Balla jest mnóstwo kontentu, jeśli ktoś chciałby się w tym zanurzyć, a jeśli... Ktoś mówi, że za mało przekręt, więc weź wrzuć jakiś MP3 z Krobola. Dobra. Może to. Jeżeli chcesz to jako dźwięki telefonów, to mam to w folderze na Dropboxie, mogę ci dać linka. Ustawię to sobie, kiedy mama dzwoni, bo Seba nie dzwoni do mnie. Kot do mnie przyszedł. Jebać! Ej, to jest bardzo bezpieczne ustawić sobie to jako dzwonek od mamy, bo mama do ciebie nie dzwoni, kiedy jest z tobą na przykład, więc nigdy nie usłyszy, że masz taki dzwonek. Wiesz co, ja mam gówniany telefon, szczerze mówiąc, właśnie zdałem sobie sprawę, że z tego, że ja ustawię sobie to na dzwonek. Mam gówniany telefon, który absolutnie nie jest w stanie ustawić sobie, zmienić dzwonka. Ponieważ za każdym razem, jak zmieniam dzwonek, to ten dzwonek jest przez jakieś dzień, dwa i potem zaraz zmienia się na random.
Wiesz co, twój telefon zasługuje na reinstalkę chyba fabryczną po prostu. Mój telefon zasługuje na buta. To butuj. Ale ty masz telefon LG chyba, to są fajne telefony. Jebać. A propos dziwnych wyświetlających się rzeczy i dźwięków, to mi się z kolei pojawiają teraz notyfikacje, kiedy ktoś do mnie napisze coś na Discordzie. To jest bardzo dziwne. Też będę musiał to wyłączyć. Muszę kliknąć mi Hogwart. Kliknij. A skoro klikasz Hogwart, to może przejdziemy po prostu do Hogwartów. Okej. Be careful when you return to the cursed vault. Tak surowan, okej. Na telefony Androida i chyba również na iPhony ukazała się gra Tajemnice Hogwartu, Hogwarts Mystery chyba. Że już kliknąłem, mogę teraz, mi się będzie ładować i ja mogę już. Miały się ukazać dwie gry. Jedną z nich byłem zainteresowany i jest to ta gra tworzona przez ludzi od Pokémon Go. I druga gra, jedna gra, która ma być jakby oparta na zwierzakach i miała być szukaniem tych fantastycznych zwierzaków. Tak. Ale ja o tym usłyszałem, że jak był ten film, więc jestem na końcu pewny, czy to jest prawdziwa informacja, czy to ktoś powiedział, o mój Boże, to tak zajebiście pasuje, kurwa, lubią. Wiesz, więc nie wiem, ale mam nadzieję, że to będzie faktycznie, bo to brzmi jak świetny pomysł, żebyśmy wychodzili z domu i łazili razem na spacery i łapali, kurwa, śmieszne stworki i w ogóle super. Wiesz, jest ten. Możliwe, że ogłosili tą grę w momencie, kiedy film wyszedł, a potem film na przykład się nie sprzedał. Nie, film się sprzeda, robią kolejne, nie? Tak, robią, na szczęście, Jezus Maria. Chciałem się ostatnio wkręcić w Pokémon Go i zainstalowałem jeszcze raz i stwierdziłem, zobaczę jak to teraz działa i się okazało, że jakimś cudem zniknęły mi wszystkie moje Pokémony i musiałem zacząć od nowa, więc stwierdziłem, nope. A to brzmi interesująco. Wszechświat powiedział mi, że jednak nie chcę zbierać Pokémonów. Ja powinienem tą grę odpalić i zobaczyć, czy zmienili coś w grze generalnie i czy już będzie ogólnie mi się chciało w tym grać. Zmieniają, ale jak mi wyjebali wszystkie, to stwierdziłem, nie, dobra, nie chcę mi się. A zwłaszcza, że spędziłem poprzednie, wcześniejsze 15 minut, żeby odzyskać hasło, którego zapomniałem. Ej, mam dla ciebie taki odzyskałem hasło tip. I... Mam taki tip dla ciebie. Wydaje mi się, że mogłeś zarejestrować się po prostu innym mailem wcześniej. Musisz Wydaje zobaczyć. Mi się, że... Zamknij się. Nie, bo ja tak raz zrobiłem, zalogowałem się niewłaściwym Wydaje mailem. Wydaje mi się, że zalogowałem się takim, jakim się logowałem, ale przez ten klub Pokémon Go, ale zresztą chuj wie, pierdolę, głupia gra. Szli bawię. Scenar pisze, że doszły nowe generacje, są daily questy, dużo rzeczy do roboty, tak naprawdę. No to może powinienem sobie odpalić. Sporo rzeczy dodali, ale gra nadal jest nudna. Scenar pisze, że zmienili walkę, co mnie interesuje, bo walka była tragiczna. Nie, jeba. Ale ta nowa gierka, nie wiem, zacząłeś grać w Hogwarts Mystery? Tak, ale może zanim zacznę o niej mówić, to muszę powiedzieć, żebyście znali kontekst tego, co będę mówił. Ja pracowałem przy grach mobilno-facebookowych. I dlatego może mam nastawienie, jakie mam, ale moim zdaniem ta gra, która się ukazała, jest strasznym kałem. I straszną z zabieraniem hajsu. To nie jest gra. To nie jest gra. To jest interaktywna po opowieść. Nie jest. Tak, dokładnie. To jest interaktywna opowieść, w której nie możesz za bardzo chyba w ogóle robić nic innego niż to, co w danym momencie gra chce, żebyś robił, nie? Tak, musisz co chwilę idziesz do przodu i musisz jakby wykonywać te questy, które oni ci nakazują. Co z jednej strony jest jakby wkurzające, ponieważ nie możesz sobie tam gdzieś tam skoczyć w bok. No. Ale z drugiej strony dla mnie interesujące jest to, ponieważ ja nie grywam w gierki za często. Wszystkie gierki, które ja grywam na tablecie, to przeważnie było Futurama albo Star Wars, które polegały na takim bezsensownym klikaniu. Żeby mieć więcej postaci, albo zebrać pieniążki z domku, żeby coś tam, jakieś takie pierdololo. I podoba mi się w tym Hogwarts Mysteries to, że tam jest jakaś tam ongoing mystery, tego zaginionego brata i ja staram się to rozwiązać. Minusem jest to, że nie rozwiązuję tego jakby na moich zasadach. Mhm. Rozwiązuję to na zasadach, które oni mi tutaj podkładają i ja mogę tylko klikać i przechodzić dalej. Ale to jest gierka, którą ja osobiście chcę przejść do końca, ponieważ to jest jakby interaktywna odpowiedź. Widzisz, że to jest jakaś długa historia, która jest zaplanowana na te 7 rozdziałów, jakim jest każdy rok.
Musisz zdobywać jakieś doświadczenie, musisz poznawać ludzi, musisz prowadzić jakąś tam interakcję z nimi, ale cały czas każdy rozdział przybliża cię coraz tam bliżej do historii. Więc jakby historia faktycznie jakby się rozwija, więc jak dla mnie jest to wciągające, to, że ja chcę jakby dojść do końca tej historii, bo chcę wiedzieć, jak to się skończy. Mm-hmm. I zakładam, że Rowling miała tam jakiś wpływ, więc Myślisz, że miała tam wpływ? Myślę, że mogła mieć. Czy widzisz tam gdzieś jakiś wpływ Rowling? Bo dla mnie ta fabuła jest opowiedziana jak najprostszym językiem i tekstu jest bardzo mało, mimo tego, że jest to bazowane na Harry Potterze, który jest znany z tego, że dzieci go czytają, mimo że to książka. Nie o to chodzi. Wydaje mi się, że nie to, że ona pisze dialogi czy coś, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób bazowało na jej pomyśle historia. No tak, więc na jej książce Harry Potter. Więc ta historia, a te Cursed Vaults są w Potterze, bo ja nie czytałem. W życiu nie słyszałem tej nazwy poza grą. To może jest coś nowego. To może być coś nowego. I ty nie wiesz o tym i ja w tym momencie wiem więcej niż ty. I suck it! No wiesz więcej niż ja o grze, tak. Teraz ruszam głową tak na taki taniec, że wycieram ci twarz. Ale nawet postacie, które pojawiają się w grze, są takie jakby kalkami po prostu sytuacji i konfliktów, które masz już tak naprawdę w Potterze, nie? No tak, ale w tym momencie nie możesz potapać sobie na tablet, że idzie od Pottera. W sensie, że nie ma gry o Potterze? Tap, tap, tap. Ja lubię tap, tap, tap. No ale w tej grze nie robisz nic innego. No tak, ale znaczy ja się budzę rano, robię tap, 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 potem idę do pracy i za jakieś 2-3 godzinki sobie przypomnę o tej gierce, otworzę, robię tap, tap, tap dalej i jakoś tam fabuła idzie do przodu bardzo powoli, ale ja sobie tap, tap, tap mam. I jakaś tam historia się mi układa w głowie i to tak jakbym oglądał serial bardzo kurwa powoli. Chciałbym powiedzieć, że będę grał dalej, ale mówię tak od kilku naszych spotkań i cały czas nie gram dalej, więc zobaczymy. A powiedz mi, bo ta rzecz w tym filmie, w tej gierce jest taka, że oczywiście musisz sobie wybrać samemu dom. Ja wybrałem Slytherin, bo tak mi Pottermore przydzieliło i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. No. Masz jebać was. Inna rzecz, że nie wiem, o czym mówiłem. W tej grze cię nie przydzielają do domu wcale. O ile się nie mylę, to ta. Czapka po prostu pyta, gdzie myślałeś, że trafisz? Tak, i sam sobie wybierasz. I słyszę, aż czyż może komuś przydzieliło, nie? Mówię, ja bym chciał Ravenclaw, a ktoś mówi, nie, wiesz co, kurwa, ty wyglądasz na Hufflepuffa, ćwoku. Wiem, że jesteś w Hufflepuffie, ćwoku. W każdym razie, powiedz mi, bo ty grałeś więcej niż ja. Jestem już pod koniec drugiego roku. Powiedz mi, czy ta gra przejawia jakikolwiek stopień kreatywności, w którymkolwiek momencie? Nie. Nie, wydaje mi się, co jest bardzo wkurwiające, ponieważ wydaje mi się, że ta gra daje ci tylko pozór wyboru, ponieważ masz tam, dają ci takie już, musisz iść tu, albo musisz zrobić to i wydaje mi się, że to jest ściema, ponieważ był w pewnym momencie, uwaga, spoiler, dotarłem do jakichś tam magicznych drzwi, przed które musiałem przejść i wyskoczyły mi trzy opcje. I trzy opcje były wejść do środka, zawrócić i powiedzieć o tym profesorowi. Ponieważ ja już mam 31 lat i jestem starą duchą, stwierdziłem oczywiście powiedzmy profesorowi. Ponieważ czytałem Pottery, wiem, którzy profesorowie są okej, więc jak mówią, że powiedzmy McGonagall, to mówię, to jest dobry pomysł, albo chodźmy do Dumbledora. I kliknąłem to, mówię, tam człowiekiem kliknijmy, chodźmy kurwa powiedzieć McGonagall. I koleżka, który był ze mną, powiedział, ale to może być jedyna okazja, żebyśmy mogli tutaj wejść. I nagle moja postać oczywiście mówi, masz rację, Rowan, wejdźmy tam. I weszliśmy. Więc mam wrażenie, że cokolwiek bym skliknął, jakbym powiedział, kliknij, wejdźmy tam, to Rowan powiedział, dobry pomysł, wejdźmy tam. No, nie wejdźmy tam, Rowan powiedziałby, ale to może być jedyna szansa. Masz rację, Rowan, wejdźmy tam. I więc czuję, że to wszystko jest po prostu tak ustawione, że cokolwiek klikniesz, tak. Tak samo na początku, ja nawet tweetowałem o tym, był jakiś tam moment, że Merula była w lodzie i miałem opcję, żeby ją uratować albo wyjść. I ja jako dobry człowiek powinienem ją uratować, ale stwierdziłem, że za szybko kliknąłem, tapnąłem za szybko i po prostu kliknąłem, że fuck it. I czułem się z tym źle przez chwilę,
myślałem, o nie, teraz będziemy mieli ciepłych relacji, jeszcze jej nie zaliczę za 3 lata. I nagle się okazało, że ktoś inny ją uwolnił z ekipy, która była ze mną, więc... Czyli generalnie nie masz wpływu na fabułę żadnego. Wydaje mi się, że nie masz zupełnie wpływu na fabułę i że oglądasz... Tą gierkę praktycznie oglądasz tak, jakbyś tam opowiadanko. Tak, ale masz pewny wpływ na coś, bo w zależności od tego, jakich wyborów podejmujesz, to twoje statystyki rozwijają się w różnym tempie i to, w jakim stopniu rozwiniesz konkretną statystykę, może ci odblokować opcje dialogowe później, także zakładam, że może... Tak, ale wydaje mi się, że te opcje dialogowe tak nie do końca mają... Wydaje mi się, że... No one nie będą miały wpływu na fabułę. Tak czy kurwa siak, tak. Twój dom wygra House Cup, ponieważ ty zrobisz na koniec coś fajnego, co da ci masę punktów. Tak, będziesz miał opcję pokonaj Voldemorta, nie pokonuj Voldemorta. I dasz nie pokonuj i kto Rowan krzyknie, ale to może być ostatnia szansa. Nie uważasz, że powinieneś pokonać Voldemorta? Masz rację, Rowan. To może być ostatnia szansa, by pokonać Voldemorta. Słuchaj, wydaje mi się, że to jak rozwiniesz te statystyki, pozwoli ci odblokować opcje dialogowe później, które wpłyną na to, co usłyszysz i jak w twojej głowie zmienią się relacje z innymi postaciami, ale na samą fabułę nie wpłynie to w żaden sposób. Wydaje mi się, że tak, że mogą tam być jakieś delikatne rozbieżności między tymi rzeczami, ale wydaje mi się, że cała fabuła to nie jest tak, że nagle nie odnajdziesz brata i nie dowiesz się, czym są te zaklęte skarbce. Mhm. Wydaje mi się, że cały czas to idzie po jednym sznurku do końca, ale jestem ciekaw, jak to się skończy. Jestem ciekaw, jak to tam dalej pójdzie. Nawet nie chodzi mi o to o kwestię jako gracz. Jestem po prostu ciekawy tej historii. No rozumiem. Znaczy nie mogę powiedzieć, że rozumiem, ale rozumiem. Nie czuję tego, co ty, ale rozumiem to. O, w ten sposób. Ale generalnie w świecie Harry'ego Pottera powstało coś takiego, co nazywa się Wizarding World i to jest nowa marka. Wizarding World to jest chyba taka nowa marka, którą jakby... To chyba jest oznaczone jako kanon, nie? To jest taka marka, która spina wszystkie potterowe rzeczy, czyli filmy, Pottermore, gry i książki pod jednym szyldem. Wydaje mi się, że jakby... Wizarding World jest też Fantastyczne Zwierzaki. Czyli tak. Fantastyczne Zwierzaki są jakby oficjalnie kanonem, więc w pewnym sensie ona pisze. Tak, wiadomo, nie, ale że ta gra też jest oznaczona jako Wizarding World, więc że ta gra też jest po części traktowana jako kanon. Więc jestem ciekaw, czy w pewnym momencie Rowling gdzieś nie wspomni o tym, że były jakieś Cursed Vaults i mówiąc tak, że jakby nie podając nazwisk, bo wiadomo, że każdy mógł sobie wybierać jakieś tam chciał, ale mogą zrobić to, że ktoś otworzył te Curse Vaults, żeby uratować brata i wtedy ty możesz to jakby, to by było wspomniane w jakiejś książce, opowiadaniu czy czymś, to by było takie dla ciebie miłe, że ty wiesz, że grałeś taką postacią i w twoim serduszku to ty uwolniłeś tego brata i to ty byłeś wtedy w podwarcie. No tak. To znaczy, wiesz, ona tak naprawdę nie musi o tym wspominać, bo jeśli patrzysz, ile się dzieje w Hogwarcie w momencie, kiedy jest Harry, to musisz zakładać, że co roku dzieją się jakieś dziwne, posrane rzeczy. Nawet jak nie ma Harry'ego, to po prostu, wiesz, zawsze dzieją się posrane rzeczy w tym miejscu, nie? To jest magiczne miejsce. Well, true that, yo. True that, yo, indeed, inevitable black gang member. A propos, Akira Taiki Waititi jest w produkcji. No rzekomo, ale on teraz robi inny film, który się nazywa bodajże Jojo Rabbit, który jest o małym chłopaku z Hitlerjugend, który gada z wyimaginowanym Hitlerem, którego ma grać Taika Waititi. Kurwa. I tried to guess all the Jews, you know, but I printed not enough pamphlets, so I didn't kill all of them. Oh, look at that, so many Jews. O Jezus, man. Here's a Jew paper scissors rock for you. Nie wiem, jak Taika mógłby zrobić Akirę, żeby to było nie wiem, dobre. Nie jest... Z tego, co wiem, co słyszałem w wywiadach, to Taika chce się skupić nie na anime, tylko na komiksie, czyli prawdopodobnie by to szło dalej niż... O Jezu, tam bo było o wiele więcej kontentu. Bo film jakby zamyka się po 6 tomach z 24. Wiesz co, nie, film Akiry w komiksowego jest taki sam jak koniec filmu, tylko Akira komiksowy ma mnóstwo rzeczy pomiędzy. Wydaje mi się, że Akira komiksowy
pokonanie Tetsuo jest bardzo szybko i zaraz potem oni to jeszcze jakby idzie w apo. Odpowiedziałbym, że dałbym się pociąć za to, że nie masz racji, ale wiesz, czytałem komiks dawno temu, więc w sumie... No ja też czytałem dawno temu, więc nie chcę tutaj, wiesz, rzucać kupon z drzewa, ale... Ale wydaje mi się, że się mylisz i że ja mam rację. Może tak. A co sądzą nasi słuchacze, którzy są tacy piękni i chcą mnie poprzeć? Hej, hej czat, czy czytaliście Akirę? Powiedzcie nam jak to jest. Czytałeś Akirę? Akira! Nie. Ja pamiętam te rzeczy. Dzięki! Ja pamiętam na przykład, masz w filmie taką scenę, gdzie na takim wielkim moście jest protest jakiejś religijnej grupy i tam chyba ten most się zawala i oni wszyscy giną. I cała ta religijna grupa i ta kobieta, która przewodzi tej religijnej grupie, mają swoje wątki w komiksie. Więc po prostu mnóstwo więcej kontentu w komiksie. Ale pamiętam, że czytając, bardzo podobało mi się do momentu, kiedy skończył się ten temat główny, który był film. O. I co było dalej, męczyłem się z tym. No, przez te parę stron do zakończenia, no. Tyle dalej. Oh, fuck. Jesteś bardzo niemiłą osobą. Nie, po prostu argumentuję swoje rzeczy. Argumentuj to. Co? Złapałem się za jaja teraz. Też się trzymam za jaja. Co za synergia. Patrz, nie nagrywaliśmy razem tak długo, a jednak myślimy tak samo. High five! Fuck. To było opóźnienie po internet. Stałeś lucky. Poza tym byliśmy na Avengers razem. Byliśmy w kinie na Avengers, dokładnie. Ja spędziłem cały seans, starając się nie zrujnować seansu tobie i Agacie. Bo wiedziałem, że jestem starym zgredem, który nie lubi wszystkiego, co fajne i męczy się na wszystkich tych filmach. To jest film, który jest taką nagrodą, jeżeli... Ha? Hej, Bele. Co? Nic, zniknąłeś. Nagrodą, jeśli co? Nagrodą, ten film jest nagrodą, jeżeli lubiłeś wszystkie poprzednie filmy Marvela, więc jakby... Nie tylko. Jeżeli byłeś fanem, to w pewnym momencie dostajesz ten film, który jest takim, co masz, zasłużyłeś. Tak, trochę tak, trochę tak. To jest tak jakby, jeśli przez całe życie stawał ci, kiedy myślałeś o tym, że wszyscy ci bohaterowie mogliby napierdalać się ze sobą nawzajem, naraz, to w tym momencie to jest spełnienie marzeń. Dorian nam wysłał linka, Czy o, właśnie, mieliśmy to sprawdzić. Zapisałem sobie to. Ja przeżyłem. Sprawdzę ja. Sprawdź. O. Ja przeżyłem. Także ja będę kontynuował swoje życie na tej planecie. I postaram się, Belę, ładnie urządzić twoje mieszkanie, w którym będę chodził. To będzie mój domek letniskowy. Także taki mam plan. Jesteś tam? No nie, straciłem cię znowu. To dlatego, że... Thanos mnie. Jebać! Byłem zaskoczony, bo ten film nie dość, że wiesz, daje ci to właśnie, daje ci ten rozpierdal, to on jeszcze nie jest aż taki zły. Autentycznie... Ale ten film nie jest też taki dobry, jak niektórzy krzyczą, więc jakby... No nie jest to, wiesz, wyjątkowa rzecz. Ja 7 na 10, to jest fajny film. Ja się od początku do końca bardzo dobrze bawiłem. Jest parę zaskoczeń, jest parę rzeczy, które były dla mnie tak bardzo oczywistych na starcie. Ale uważam, że wielki szacun dla braci Russo, że... ten cały burdel garnęli, że ten film łączy tyle różnych rzeczy jak Doktora Strange'a i Iron Mana, jak wciskanie Guardians of the Galaxy tam do nich, więc jakby to są rzeczy, które bardzo łatwo mogły nie działać, ale one działają, więc jakby to jest dla mnie super, że to się udało. No. Tak. Minusem jest końcówka, która mnie troszeczkę rozczarowała, czy nie rozczarowuje. Staram się jakby nie mówić jawnie spoilerów, że umiera czy coś. Ja byłem super pod wrażeniem, bo ja nie wiedziałem, że to jest pół filmu tylko. A, okej, okay. To ja wiedziałem. Ja wiedziałem, plus jest jakby ten plan, że wiedziałem, jakie filmy są kolejne w produkcji, więc jakby niektóre wątki sprawiały, że okej, okay, wiem,
jak tu wiesz, jak to, jak, że coś będzie coś będą musieli cofnąć. No, to znaczy wiesz, ja, bo wiadomo, że chodzi o umieranie bohaterów, nie? Że ktoś mógł umrzeć w filmie, nie mówimy kto, ale wiesz, zawsze się nabijamy, że Marvel zrujnował śmierci bohaterów, ponieważ oni zawsze wracają do życia kiedyś w jakimś późniejszym komiksie, ale jakoś nie przeszkadza nam to w Dragon Ballu, także powinniśmy traktować to jako po prostu jako mechanikę. Powinniśmy traktować to jako taką mechanikę tego świata, tak jak w Dragon Ballu ożywianie wszystkich kulami, tak samo w Marvelu. Po prostu czasem, wiesz, no ktoś wróci i tyle. Swoją drogą, wracając jeszcze do Dragon Balla, jeśli teraz mówisz o ożywianiu kulami. Jeden wątek jest, który różni się kinowy powrót Freezera z serialowym. Mm? Mianowicie w kinowym nie umiera Piccolo. To prawda. Piccolo się poświęca, żeby uratować Gohana w serialu. Umiera, zostaje, przeżywa po prostu w wersji filmowej i się zastanawiałem, o, to jest bardzo spora rozbieżność między historiami, więc oczywiście serial kończy się, no, wygraliśmy, okej, okay, ktoś wezwie kulę, żeby wrócić Piccolo. How long was I gone? Dorian pyta, czy będziemy mówić o zwiastunie Deadpoola 2. Nie będziemy mówić o zwiastunie Deadpoola 2. Po co mamy o nim mówić, Dorian? Widziałem jakieś zwiastuny, aczkolwiek powiem ci szczerze, że jakby ja staram się ostatnio troszeczkę mniej oglądać zwiastunów, ponieważ ja obejrzałem wszystkie zwiastuny Avengers Infinity War i mam wrażenie, że mimo że oni nie zaspoilowani szczególnie, plus oni tam dużo rzeczy w zwiastunach jakby ukryli i zmienili, ponieważ dużo rzeczy było komputerowo zmienionych, na przykład ilość kamyków na rękawicy, czy Hulk wrzucamy w różne sceny. To jest fajnym zabiegiem, ale praktycznie każda scena w tym filmie miała jakiś swój urywek w trailerze, więc jakby oglądając film, w pewnym sensie znając trailer, wiedziałem, co jeszcze nas czeka. To mi trochę psuło odbiór. Mhm. Ponieważ widząc, jak Thanos walczy z kimś, wiem, że Thanos będzie w pewnym walczył z kimś jeszcze gdzieś indziej. Więc mam nadzieję, że liczę, że przy Avengers 4 powstrzymam się i nie obejrzę. Jedyny film, który póki co do tej pory mi się udało, to był Black Panther, co wyglądało bardzo chujowo ze mną w kinie, kiedy musiałem wtykać sobie palce w uszy, zamykać oczy i nucić coś do siebie, żeby nie słyszeć, co oni mówią, ponieważ chciałem do tego filmu podejść całkowicie na czysto. Mhm. Rozczarowałem się nim trochę, więc jakby... Może trzeba było oglądać zwiastuny. Może trzeba było oglądać zwiastuny. Teraz staram się nie oglądać zwiastunów Ant-Mana. Widziałem już parę zwiastunów Deadpoola 2, więc na razie olewam. Widziałem wszystkie zwiastuny Hana Solo, więc ja na ten film czekam. Ja na niego nie pójdę nawet. Widziałem jeden zwiastun i mi wystarczy. Ja liczę, że to może być zaskakująco fajny film. No, on nie, no ja też, ja to liczę, stary. Ja po prostu się tego nie spodziewam. Ale ja od jakiegoś czasu powiem ci, że zmieniłem podejście do zwiastunu, bo kiedyś byłem gigantycznym fanem i szedłem do kina między innymi na zwiastuny. Ale zmienił się sposób, w jaki są robione zwiastuny. Robi się ich dużo więcej, zaczynają wychodzić dużo wcześniej i pokazują dużo więcej. Także od jakiegoś czasu oglądam tylko pierwszy zwiastun i nic więcej. Zwiastunu i Nie ma mocnych nie zobaczyłem nawet w całości, bo stwierdziłem, chyba w tym momencie widziałem już za dużo i wyłączyłem go w połowie. Bardzo możliwe, że jeśli idzie o zwiastuny, to teraz też tak montują je, że bardzo często w filmie w zwiastunie jest ostatnia scena filmu. I co już parę razy trafiłem, na przykład oglądając zwiastun Star Trek Beyond, i to nawet powiedziałem w pewnym momencie oglądając zwiastun, że zwiastun się kończył taką sceną, jak Bones, Spock i Kirk patrzą gdzieś tam w niebo i jest pytanie, że you really wanna head back out there? I Kirk mówi, oh, hell yeah. I ja tak oglądałem to, mówię, tak, to bardzo brzmi jak ostatnia scena filmu. O Jezus, a to jest i jakiś... I to była ostatnia scena filmu, więc jakby... Czy to jest taki nowy epilog? Film? Ostatni Star Trek kinowy, w którym grał Simon Pegg. A, no tak, dobra. Masz rację. I napisał go, nie? I napisał go też, współpisał. Teraz podobno są dwa różne Star Treki w produkcji. Jeden, który jest jakby kontynuacją, mhm, z tą nową obsadą,
i drugi, na który pomysł miał Quentin Tarantino, który się podobno pisze, ale jeszcze nie do końca wiadomo, co to ma być, ale podobno to ma się dziać, to ma być inna ekipa niż Kirk. Wiesz, że teoretycznie mogliby wyprodukować 3 różne filmy Star Treka i każdy z nich byłby zupełnie inny, bo jeden z nich byłby kontynuacją Beyond, jeden z nich byłby Tarantino, a jeden z nich byłby związany z serialem, który jest na Netflixie teraz. Owszem. I który jest zajebisty. A na przykład czwarty film mógłby na przykład być kontynuacją Next Generation. Mógłby, ale wiesz, jeśli mowa o takich rzeczach, które mogłyby faktycznie się zdarzyć teraz, nie? Nie, ja myślę, że Next Generation to będzie ten Tarantino. Z powodu tego, że Patrick Stewart powiedział, że to jest warunek, pod którym mógłby Garda. Ale nie wiadomo, nie wiem czy... Znaczy ja też nie wiem, czy to jest cokolwiek, wiesz, przyklepnięte, on po prostu to powiedział, dlatego interesuje mnie to, bo lubię. Picarda, Patryka i Quentina. A swoją drogą, możemy po chwilę poświęcić temu serialowi? Możemy. Bo my go oglądaliśmy razem. I Belle z Agatą czekali na mnie cierpliwie, kiedy nie miałem czasu się spotkać i zobaczyć kolejnych odcinków. Byliśmy bardzo grzeczni i bardzo wytrwali. I uważam, że ten serial jest bardzo dobry. I wiesz, on jest różni się bardzo mocno od tych Star Treków, które były kiedyś, ale jest ciekawy, jest science fiction. Dobre jest dla niego to, że to nie jest w pewnym sensie procedura. To jest jedna bardzo spójna historia, którą ciągnie się co tydzień, więc... To jest coś, co mnie trzyma przy takich, takich serialach. Mhm. Mówię, bo po to wysyłam jeden, więc jak wysyłam jeden plik, to przestaje myśleć, co mówię. W sensie oni... Jezus Maria, ale... Ja nie mam podzielności uwagi za chorę. Nie mam nic w ogóle. Coś robię, to jest tak, co? Chociaż to jest jedna historia, to jednak odcinki są dosyć fajnymi, zamkniętymi częściami, całościami odcinki, czasami. Tak, ale to nie jest tak, że możesz wyciągnąć jeden konkretny odcinek i powiedzieć, to jest ten mój ulubiony odcinek, to jest ten, którym oni, ten i ta planeta. I wszystko było jednak, jak wiesz, kontynuacją i to leciało trochę tak. swoim torem. Trochę masz rację. Nie tak jak, to nie jest jak stary Star Trek, który wiesz, każdy odcinek był zupełnie inny, tyle że akurat ta planeta zupełnie przypominała Ziemię. Tak, ale też tych odcinków jest dosyć mało, bo ile? My oglądaliśmy 2 sezony? Czy to był jeden sezon podzielony na pół? Nie, my oglądaliśmy jeden sezon podzielony na 2. I to było w sumie 12 odcinków, czy 24? Przepraszam, 24. Probably. Chyba 12? Nie. Musiałem wygooglować sobie ten F-bomb, który tam padł, ponieważ... Tak bardzo jestem osłuchany z przekleństwami, że zupełnie nie wyłapałem, że ktoś przeklinał tam. Ja też nie wyłapałem. Cały serial miał rzekomo 14 odcinków. No i tak, był bardzo króciutki, także zrobienie procedurala na tyle odcinków nie ma za dużo sensu tak naprawdę. Ale trzeba jedno wytknąć. Ten serial to jest przedstawiciel gatunku Piękni Ludzie w Kosmosie. I nie tylko ludzie, ale też kosmici. Kosmici są tam piękni, ludzie są tam piękni, absolutnie wszystko jest tam piękne. I jest tam nasz ulubiony aktor grający potwory, który nazywa się... Jak on się nazywa? Doug Jones, właśnie. Kaczka Jones. Ci dobre, nazywam się Kaczka Jones. Doug Jones! Przyszedłem tutaj grać wasze potwory. Skoro o kaczkach mowa... Wypadałoby powiedzieć, że wróciło DuckTales. Jako, że powiedziałeś to. Nowy odcinek, ale nie oglądałem jeszcze. My również. DuckTales jest bardzo fajnym serialem, aczkolwiek jestem starym dziadem troszeczkę. No. Oglądam to nostalgicznie, uwielbiam to, jak jest zanimowane i całą stylówę, ale zdałem sobie sprawę, że moje ulubione odcinki w nowym reboocie jest wtedy, kiedy jest Donald i Sknerus. Tak. Ponieważ odcinki ze siostrzeńcami są ok. Ale dopiero kiedy pojawia się Donald i Sknerus, ten serial dla mnie wchodzi tak jakby na półkę zajebistości. No tak, dlatego mam nadzieję, że ich będzie trochę więcej, ponieważ wtedy ja się mam z kim był utożsamiać, ponieważ dzieciaki jednak mi tak nie ruszają aż tak. Wiesz co, to jest chyba też serial, który z czasem będzie coraz lepszy, bo te odcinki początkowe, większość z nich tak naprawdę widać, że idzie w stronę jakiegoś morału, który ci przekaże na koniec.
I wydaje mi się, że im dłużej będziemy oglądać, tym będzie więcej takiej historii, która będzie się tworzyła wewnątrz tego serialu. Albo będzie historia odkopywana z przeszłości i po prostu będzie ciekawiej. Well, z chęcią zobaczę. Z chęcią będę oglądał. Z tego co wiem, to chyba już drugi sezon jest zamówiony. Well. Czeka nas trochę oglądania. Bo to, co leci teraz, to jest druga połowa... To jest cały czas pierwszy sezon. To jest 10 odcinek pierwszego sezonu, a pierwszy sezon ma mieć bodajże... Pewnie 24? Albo 20? Nie wiem. 21. Nie. To minę z epizod? Nie. 21 odcinków ma mieć pierwszy sezon. Dobra. A ile było? 10? Teraz jest 11? Jakoś tak. Rzekomo, aczkolwiek nie wiem, czy pierwszy odcinek nie liczy się jako specjal. I ma być jeszcze jeden specjal, najwyraźniej prawdopodobnie na jakieś święta czy coś. Spoko. A czemu pierwszy odcinek jest specjalem, bo jest tak jakby... Bo jest 40, trwa 40 minut. O, nice. Nie pamiętałem tego. Bo był, pierwszy odcinek był praktycznie dwoma odcinkami skrojonymi w jeden. Mhm. No, spoko. No to co, no musimy dać znać, jeżeli go zobaczymy, bo tak naprawdę żaden z nas nie widział jeszcze tego nowego. Dobra, pytanie, czy w takim razie coś jeszcze do nas? Hmm? Gdzie spać? Idziesz spać? Gdzie jest mój kot? Nie mam pojęcia, jest u ciebie w domu. Czy ja mogę, chciałbym tylko szybko poruszyć jedną rzecz, bo... Jasne, aborcja. Polecałeś mi Dirka Gently'ego bardzo długo. Polecałem ci długo Dirka Gently'ego. Mierzałeś Dirka Gently'ego i bardzo cenisz, że ci to poleciłem. Tak, dzięki za podsumowanie wszystkiego, co chciałem powiedzieć. Super, Arrested Development, kurwa, teraz! Nikogo nie obchodzi Arrested Development, bo nikt poza tobą nie oglądał tego serialu. Przewrócili go, więc musiał ktoś więcej oglądać, ponieważ ja nie wysyłałem list. No może jeden. No widzisz, nikt nie widział. To jest taki stary serial, którym Belle się jara, bo kiedyś zrobili czwarty dziwny sezon, bo nie mieli pieniędzy albo czasu aktorów i teraz zmontowali go poprawnie, dzięki czemu nareszcie mamy normalny sezon. Mieli trzy znakomite sezony, a potem Netflix przywrócił go na słaby sezon czwarty. A teraz robią sezon piąty, który rzekomo może być lepszy, ponieważ czwartym sezonem był ten problem, że oni jakby chcieli zrobić czwarty sezon, ale nie mogli zdać aktorów już, którzy się rozpieszli wszędzie. Więc sezon jest jakby każdy odcinek o innej osobie. Nobody cares! Jak ty to zrobiłeś, że chciałem pogadać o serialu, który jest dobry, który poleciłeś i który obaj widzieliśmy, a ty przeciągnąłeś to nagle na Arrested Development, który nikogo nie obchodzi? Ranisz mnie. How do you do that? Jesteś łotrem, Antonio. Miałem rozkminę związaną z Dirkiem Gentlym i Doktorem Who. Przez to, że zobaczyliśmy całego Dirka, a potem zaczęliśmy piąty sezon Doktora z Mattem Smithem. Mówisz o tobie i Monice, ponieważ tak. Ja... Całego Doktora. Tak. Belle jest gigantycznym fanem Doktora, tak dużym, że samo spotkanie z Belle kilkakrotnie sprawiło, że Monika nabrała ochoty na zobaczenie Doktora. Także zaczynam wprowadzać Monikę w Doktora. I to, co ci muszę powiedzieć, to, że czuć na każdym kroku, że to jest 50-letni serial, który jest kontynuowany do dzisiaj i jego forma za bardzo się nie zmieniła. I Dirk Gently... wydaje się być przemyślanym, lepiej napisanym i lepiej zrealizowanym Doktorem Who. I nie mówię tego, żeby dokopać Doktorowi, bo Doktor jest zajebisty i zajebiście fascynujący i ciekawy i wiesz, i ma ogromne dziedzictwo. Ale postać Dirka jest tak, wiesz, jest tak podobna momentami do zachowania Doktora w niektórych rolach, ale jest tak fajnie przemyślana i te postacie są tak dobrze napisane, wszystkie poboczne. Ten serial naprawdę skupał mi dupę. Tak, ten serial miał naprawdę znakomicie napisane postacie, ponieważ każdy z tych bohaterów w Dirku Gently mógłby mieć własny serial. Mhm. I no. Oglądałbym trzy. Nie, jest fenomenalny. Nie mogę bardziej polecić tego serialu, zwłaszcza, że jestem osobą, która odkładała go bardzo długo i wiedziałem, że mi się spodoba. Po prostu myślałem sobie, no mogę go zawsze zobaczyć, nie? I przez takich ludzi jak ja, ten serial nie dostał trzeciego sezonu. Dzięki. Przez takich niezdecydowanych chujów. No, ale niestety serial, dużo ludzi jakby nie wkręconych w ten serial, niestety, co? Wydaje mi się, że wszyscy, którzy go widzieli, się wkręcili.
Wydaje mi się, że trzeba było go nie zobaczyć po prostu. Wiem. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że go zobaczysz, że go oglądasz jeden odcinek? Ja nie, ale znam osobę, która obejrzała chyba dwa odcinki i powiedziała, że to nie jest dla niej za bardzo chaos. I odpada. Dziwne, no ale no wiesz, różni są ludzie. Też uważam, że Janek jest dziwakiem. A to wiemy. A to Janek? I ty powiedział, nie mogę tego oglądać, to jest trochę zbyt dziwne. Ale owszem, Dirk Gently to jest serio. Jeżeli ktoś ma Netflixa, to ten oba sezony są na Netflixie. Mieli nadzieję, że Netflix przeciągnie to na trzeci sezon, ale chyba Netflix nie wyraził zainteresowania. No zakończenie drugiego sezonu jest takie, że takie typowo serialowe, czyli wszystko jest niby zakończone, ale jesteśmy też ustawieni zaraz na to, żeby kontynuować. Zapowiadamy, że coś się zbliża, nie wiadomo co. Może no sezon trzeci. To jest ogólnie problem wielu seriali, które jakby wiedzą, że czy będzie kontynuacja, więc jakby... No to jest chyba odwieczna klątwa, nie? Mówię... To jest odwieczna klątwa seriali, ponieważ w serialach często to jest takie błędne koło, że czasami ludzie robili specjalnie cliffhanger, ponieważ cliffhanger troszeczkę zmuszał stację do dania szansy, bo jest cliffhanger, żeby nie urywać. A mam wrażenie, że w tym momencie nie dają na to faka, że jeżeli ktoś robi cliffhanger, to tak jak mogło ci to uciąć. No tak, ja zawsze przypominam tutaj taki serial... My Name is Earl, który się skończył gdzieś tam chyba po 5 sezonach i on był jeszcze skończony napisem To Be Continued. Co było troszeczkę strasznym dick move, kiedy po 5 latach anulujesz serial, który ma To Be Continued. Ale z drugiej strony, jeśli wiesz, że możesz być anulowany, to ja bym próbował kończyć serial na takich momentach, żeby nie trzeba było tego kontynuować. No to jest, ostatnio anulowano Ash vs. Evil Dead, tak jak tutaj nam wspominają. A aczkolwiek tutaj nie jestem szczególnie jakiś rozpłakany, ponieważ ja uwielbiałem pierwsze dwa sezony, na trzeci oglądałem już jak się skończyło, jak już wiedziałem, że jest anulowany. I to już nie było to, jednak tam było kilka świetnych patentów, ale ostatecznie mam wrażenie, że ten sezon był taki troszeczkę miałki. Plus dali epilog, który jest troszeczkę z dupy i widać było, że to był epilog, który jest robiony na pomysł na czwarty sezon. I nie podobał mi się ten epilog, więc w sumie się cieszę, że nie było czwartego. Wiesz, jeśli... Tak, że Ash zaspał, to jest końcówka. Końcówka Ash vs. Evil Dead, spoiler alert, jest troszeczkę takim trybutem do alternatywnego zakończenia Army of Darkness. Okej. Okay. Oglądałeś Army of Darkness? No oglądałem kiedyś Army of Darkness, ale wiesz, nie pamiętam z niego za dużo. Army of Darkness kończy się tym, że on dostaje taki eliksir, którego miał wziąć jedną kropelkę, żeby zasnąć i obudzić w czasach, bo Army of Darkness dzieje się w średniowieczu. Mhm. I aż na końcu alternatywnej wersji on bierze niechcący dwie kropelki i budzi się w takim alternatywnym post-apo, kiedy wszystko jest rozjebane, bo on zaspał. To budził, kiedy zło rozjebało całkowicie ziemię. Oh, fuck. I troszeczkę widzę, że oni chcieli troszeczkę się zabawić w tą formę na czwarty sezon, ale anulowali, więc nie będzie. A Bruce Campbell powiedział, że on nie będzie grał już więcej Asha, więc ale widzisz, nie mamy... Ale to jest trochę co innego, jeżeli robisz taką na koniec fajną zapowiedź cliffhangerową kolejnego sezonu, a co innego, jeśli nie pokończysz wątków i sezon nie jest zamkniętą całością, bo... To jest jednak fajne. Fajne tak, jest, jeśli tak, sezon jest zamknięty całością, bo nawet jeśli jest spoko, to wciąż tak jakby, wiesz, lubisz sobie podzielić czasem, nie oglądać tak, fajnie, 5 sezonów jest, na raz. Jeżeli dostawiają ci furtkę na dalej, ale nie do końca, wiesz, urywają w ostatniej chwili. To nie jest tak, że nie wiesz, czy Spider-Man odzyska Mary Jane. No. No dokładnie, no. O Jezus. Ale jest dużo niestety takich seriali, które zostają anulowane w ten sposób. Ja uważam, cały czas powtarzam, że dobrym momentem, dobrym takim akcją byłoby dawanie anulowanemu filmu na koniec. No mówisz tak, bo tak, Firefly dostał. Mówię tak, bo Firefly, ale to jest jakby bardzo dobre dla całego Firefly, ponieważ Serenity bardzo ładnie zamyka ten główny wątek. Tam dużo wątków jest wciąż otwartych, oni to wciąż mogliby ciągnąć, co jest takim chujowym żartem wszechświata, że
przywracają kurwa Rozan, a nie są w stanie przywrócić Firefly. Ale to jest. Ale to ten, przynajmniej nie masz wrażenia, że to jest urwany serial. Masz Serenity, który jakiś daje ci poczucie closure. Tak samo teraz jest ten serial Sense8, który też anulowali. To jest serial, którego ja nie oglądałem. My oglądaliśmy. Ale też został anulowany po dwóch sezonach i oni jakby dali im szansę i robią jeszcze jakby taki na koniec. Spoko. Nie, dobrze, bo to jest tak jakby... No można było się mocno zaangażować w ten film, w ten serial. Także fajnie, że dostaną zakończenie. Ale... Tylko wiesz, zrobienie filmu, to jest łatwo powiedzieć, ale na przykład Serenity miało budżet 39 milionów dolarów. Nie wiem, ile ma... Ile dostaje na przykład, jaki budżet dostaje serial? Ile potrzebujesz, żeby produkować serial? Zdecydowanie mniejszy, ale wiesz co, no ale to nie chodzi o to, film Firefly był filmem kinowym, więc oni jednak tam musieli, wiesz, pójść na budżet, żeby to było kinowe. A dałoby radę zrobić też takie zakończenie na budżecie telewizyjnym, ponieważ, czy wiadomo, nie na taką skalę, ale... Jeżeli masz serial, który ma powiedzmy 12 odcinków i zostajesz anulowany, jesteś w stanie, wydaje mi się, w pewnym sensie dokręcić dwa dodatkowe odcinki, żeby jakoś te wątki pozamykać. Może nie w ten sposób, jaki miałbyś nadzieję zamknąć, ale na tyle, żeby historia jako zamknięta całość miała ręce i nogi. Jasne. No generalnie fajnie, jeśli twórca wie, kiedy będzie musiał zakończyć, nie? No wiesz, twórca może wiedzieć, ale stacja może mieć co innego. Supernatural. No wiesz, to tak jak z tym, jak ze... Supernatural. Supernatural jest... miał mieć tylko 5 sezonów, a w tym momencie leci bodajże 14. No bo ma ładnych bohaterów. Ale odcinek ze Scoobim jest zajebisty. To jest jeden odcinek, na który wróciłem do Supernatural. Ten będę musiał zobaczyć. I w tym sezonie zrobili odcinek, w którym oni się przenoszą do odcinka z Scooby-Doo i są animowani. I to jest bardzo popierdolony odcinek, ale warto zerknąć. Jeżeli oglądasz Supernatural i wiesz mniej więcej o co chodzi, no to łykniesz. Bo nie potrzebujesz nic wiedzieć, co się wydarzyło, ponieważ nic się nie wydarzyło przez te kurwa 7 lat. Supernatural to dwóch braci, których rodzina jest w jakiś sposób związana z demonami, którzy jeżdżą po Ameryce i rozwiązują demoniczne zagadki. I tyle, no. To w zasadzie jest skrót serialu, nie? Aha, i obaj są bardzo atrakcyjni. Tak. I że wyglądają tak, że nie wiesz, czy chcą ci sprzedać pewnie, czy walczyć ze... No, ale wiesz, zawsze byłem zwolennikiem, zamiast wiesz, wprowadzania poprawności politycznej, wolałem... tak jakby obiektywizowanie obu stron. Także po prostu obiektywizujemy kobiety, obiektywizujemy mężczyzn, wszystko jest spoko. Tu jest facet bez koszulki, tutaj jest jakaś dupa w majtkach i wiesz, wszyscy są zachwyceni. Tu jest jakiś piesek, żebyś powiedział. Tu jest piesek z jakimś fajnym ogonkiem zakręconym. Podwiniętym. Przestałem oglądać jakoś w 6-7 sezonie Supernatural. Słuchałem tylko czasami, rozmawiałem z... Dają troszeczkę mi głupio, że... To znaczy, że to widziałeś 6 sezonów? Tak, pierwsze 5 sezonów oglądałem i byłem wielkim fanem, ponieważ to jest... Przez pierwsze 5 sezonów to był naprawdę super serial. Musimy znieść ambulans. I każdy... Każdy sezon jakby rozbudowywał mitologię i dodawał coś. No. Więc to było dla mnie spoko, nie? Cały czas coś tam się działo. Coś więcej. No tak, bo szły tak w tym momencie głębiej, wydaje mi się. Tak, ale wydaje mi się, że w tym momencie jakby nic już niewiele dodają do tej mitologii, tylko bawią się tymi zabawkami, które już były, wiesz, wyrzucone z pudełka. Więc. Hej, ale to jest trochę taki mokry sen fanboya. Że wyczerpali już temat, ale uwielbiasz ten serial, uwielbiasz postacie i twórcy w sumie też lubią, więc napierdalają dalej. Tak jest. I dostajesz pożywkę dla siebie. Hej, wyczerpaliśmy chyba wszystko, o czym chcieliśmy porozmawiać. Wyczerpaliśmy wszystko, a tak. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, ponieważ zanim się zbierzemy, że możemy udzielić jakiejś odpowiedzi. Typu, nie wyglądasz w tym grubo. Ja dzisiaj idę do Mushrooma oglądać Westworld. Westworld. Który jest, no drugi sezon, no co wam powiem. Wyglądałem pierwszy, zobaczymy. Co wam powiem o drugim sezonie Westworld?
Czy będą, ludzie pytają, czy będą kolejne odcinki ze mną. Może będą, zależy od tego, czy Mateusza nie będzie. Może, no. Albo ponieważ nie zamierzam być w jednym podcaście z Mateuszem. Nie? Nie będę z moim nowym chłopakiem rozmawiać. Belez generalnie zwykle jest chyba chętny na podcast, tylko my tak jakoś nie... Nie jesteśmy na tyle zorganizowani, żeby nie umiemy się zgrać. Nie umiemy się zgrać zupełnie. Ja musiałem Agatę wyrzucić na kopach, żeby mi nie siedziała tutaj. Czytam do ciebie pytania. Czytaj do mnie pytania. Salem pyta, czy polecasz jakiś ostatnio wydany komiks? Najchętniej skończony, niekoniecznie superbohaterski. Ładna kreska zawsze w cenie. Ciężko powiedzieć, ponieważ bardzo mało czytam komiksów. Ale ostatnio. Składasz komiksy. Składam komiksy, no ale to nie jest do końca to samo. Z komiksów, które ostatnio czytałem, jeśli idzie o niekoniecznie superbohaterski, bardzo dobry jest Jessica Jones, czyli Alias. To jest coś, co ja składałem, więc to jest super. Teraz czytałem kontynuację, która nazywa się Pulse i jest o redakcji Daily Bugle. To też mi się świetnie czytało. To są superbohaterskie. Jeśli idzie o jakieś polskie komiksy, to zdecydowanie warto moim zdaniem Prosiaka. I to jest ten? Będziesz smażyć się w piekle. Jest to pożyczone od Skrobola. Wydaje mi się, że to już jest z powrotem dostępne, bo mam to w rękach teraz. Zniknęło, no o, zajebiście. I ja mam coś innego w rękach. Muszę to przeczytać, bo słyszałem... Krapem. To jest chyba uznane za najlepszy polski komiks z zeszłego roku, nie? Bardzo możliwe, tak. Wydaje mi się, że w Warszawie Prosiak zgarnął chyba 3 nagrody. Za rysunek, za scenariusz i za najlepszy komiks. Wygląda naprawdę dobrze. Ja go sobie muszę czytać, ale ja mam dużo pożyczonych komiksów, które czekają na przeczytanie i jakoś leżą. Ja mam bardzo dużo ogólnie komiksów, ponieważ często dostaję wydawców, z którymi współpracuję, dostaję komiksy, które po prostu leżą na kupce, a ja nie mam czasu się na nie rzucić. To kolejne pytanie. Czy czytałeś Jak schudnąć 30 kg prawdziwą historię miłosną Tomasza Pstrągowskiego i Macieja Pałki? Jeśli tak, to co uważasz? Czytałem i podobało mi się. Nice. To jest bardzo fajna historia z trochę takiej kontrowersyjnej perspektywy, więc fajnie to rzucić okiem. I uważam, że tak jak wielu ludzi nie jest fanem kreski Maćka Pałki, ja uważam, że kreska Maćka jak najbardziej pasuje do tej historii, ponieważ jest to taka dosyć bardzo brudna i taka nie do końca czysta historia, więc ta kreska tam bardzo dobrze pasuje moim zdaniem. Pytanie dalej. Kiedy Skrobol? Nie wiem, mam nadzieję, że to szybko. Czy skoro już nie bluzgasz, to może też już nie pijesz, bo K pamięta pijackie podcasty. Nie jeśli, pijesz. Jeśli ktoś mnie followuje na Twitterze, to wie, że zacząłem dzisiaj od rąk. Jeszcze raz powiedz, bo cię urwało. Mówię, że jeżeli ktoś mnie followuje na Twitterze, to wie, że dzisiejszy dzień zacząłem od piwa nad Odrą, więc... Ale generalnie nie pijesz, jeśli porównać to z dawnymi czasami. Nie, jeżeli porównać to z czasami, kiedy nagrywaliśmy Szunga, to nie, zdecydowanie nie piję już tyle, co kiedyś. R2D2O pyta, czy oglądaliśmy netflixowe Agretsuko. To jest to o tym kotku, który gra heavy metal. Nie umiem tego nawet przeczytać, więc nie jestem w stanie tego wpisać w Netflixa. Ja widziałem, to jest na pierwszej stronie Netflixa przez cały czas, bo to promują. Na pierwszej stronie Netflixa u mnie jest hej, nie skończyłeś oglądać Przyjaciół. Jak każdy. Ja widziałem zwiastun tego Agretsuko i on mnie nie ruszył w ogóle, bo nie za bardzo rozumiem, o czym ten serial jest. Ale będę musiał go sprawdzić, bo nie wiem, wygląda dziwnie. Chyba trzeba dziwne rzeczy oglądać, żeby zobaczyć. Powiedziałbym, żeby razem, ale następnym razem jak również musimy dalej oglądać starego Star Treka. No nie wiem, może. Tylko wiesz, stary Star Trek to jest trochę coś takiego, co możemy oglądać, kiedy nie będziemy mieli nic innego. To nic nie będziemy mieli innego, żebyśmy oglądali starego Star Treka. Dorian pyta, czy oglądaliśmy francuskie Dragon Ball, czyli Wakfu? Z tego co wiem, Wakfu to jest... To jest ta bajka, która jest na podstawie tej gry Dofus. I my z Grześkiem też Birem napierdalaliśmy w Dofusa swego czasu. O kurwa, napierdalaliście? Napierdalaliśmy. Czy w zeszłym roku, pewnie, czy coś takiego. Bardzo, bardzo niedawno, ale potrzebujemy czasem z Grześkiem gierki, którą zaczniemy dzień... No, czekaj, mam dzwonek. Możliwe, pracy. Że to jest... Możliwe, że to super. Kurier. Daj mi sekundę. To jebać, to ja powiem o Wakfu. Graliśmy... Możecie do mnie pisać, a ja będę wam odpowiadał. W Dofusa graliśmy z Grześkiem Tyżbierem z Lupus Libri, tak żeby zabić czas i bardzo często po prostu polegało na tym, że łaziliśmy i zabijaliśmy dziki, więc
Nie wiem, na ile to tam ta gra się potrafi rozwinąć. Wiem, że ten Wakfu jest, ale nigdy nie obejrzałem całego. Trochę mi szkoda czasu. Muszę przyjaciół skończyć. Debielał. Nagrywaliśmy jakieś ponad 2 godziny. Warto słuchać. To jest jako Inside Baseball, ale troszeczkę jako Schwinn. Koko wraca, więc i tak właśnie uratowałem świat. Dziękuję. A ja słyszałem już tą historię. Znaczy byłem przy tym. Okej, okay. To kurier nie był kurier, nie. Moja szafa nie przyszła. O nie. Pozwól, że zaznaczę, gdzie wyszedłem, żeby to wyciąć potem. Blimp blomp. Nie, ja opowiadałem ciekawe historie. Wierzę w to. Ja chciałem zobaczyć do Wakfu, bo ja uwielbiam tego rysownika, który to projektuje. I śledzę go od wielu, wielu lat, ale zawsze mi się wydawało, że ta animacja to jest jakiś taki... Jakaś taka tania animacja do gry w sumie zrobiona i nie wiedziałem, że to jest dobre. To jest dobre? Mi to polecali, żebym to zobaczył, ten film. Nie, ten serial. Znaczy, ale kurczę, nie chcę mi się wpiętać w kolejną jakąś taką animkę. Netflix co chwilę dodaje masę rzeczy. Ja staram się tego Dragon Balla skończyć. Jestem w trakcie Full Metal Alchemist Brotherhood, który mnie też jakoś w trakcie trzeciego sezonu troszeczkę zmęczył, potrzebuję przerwy, żeby wrócić do tego. Mam strasznie dużo rzeczy, które chcę nadrobić, a których nie chce mi się nadrabiać. Więc nie wiem, to chcesz, czy ci się prawdopodobnie. I chcę, i mi się nie chce. I chciałabym, i boję się. Ale no, plus jeszcze trzeciego twarzy Greya nie widziałem. Był już 3, ja widziałem tylko pierwszy. Tak, były już 3. Ja widziałem tylko pierwszy. Wciąż się spankuję. Ja nawet czytałem pierwszą książkę, ale nie pamiętam za bardzo nic z niej. Wydaje mi się, że była rozczarowująca. A tak, bo ty czytałeś Zmierzch. Ja czytałem Zmierzchu, a Grey to był chyba fanfic Zmierzchu, nie? Tak, Grey powstał jako fanfic Zmierzchu na początku. O Kowali Salami właśnie rozumiem, że na Syberii jestem teraz w Syberii w Alchemisji, troszeczkę mam problem, żeby z tym iść dalej. Ja ci polecam... Końcówka drugiego sezonu, co, zamknąć dupę i oglądać? Nie, przeczytaj mangę. A nie, chcę mi się, tego Bola czytam. Będzie szybciej, raz, dwa. No nie, chcę mi się. A potem Jojo Bizarre Adventure Bell. Czeka cię tak piękny świat. Czy widziałeś Netflixową Castlevanię? Bo ja widziałem. Znudziłem się po 2 czy 3 odcinkach. Został ci jeden. Został mi jeden odcinek, tak bardzo mi to nie wychodziło, że stwierdziłem na odcinek przed końcem, stwierdziłem. Ja oglądałem całe 4. Uważam, że jest bardzo słabo, ale zobaczę kolejne, które wyjdą. Kiedyś, jak wyjdzie pewnie kolejny, to obejrzę ten ostatni. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Oglądałem ostatnio, jak w telewizji leciała wersja filmowa Assassin's Creed z Fassbenderem. O kurwa, to był jedyny, stary. I to był tak chujowy film, że ja pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy ja stwierdziłem, że nie chce mi się po prostu kończyć tego filmu, czy telewizor i poszedłem spać. Stary, ten film jest niesamowity, bo najpierw oglądasz ten film i widzisz po prostu takie gówno, które było nakręcone po prostu w studiu i potem wrzucone jakieś chujowe matte paintingi z dymem w tło, a potem się dowiadujesz, że oni kręcili w plenerze niektóre z tych scen. I myślisz, naprawdę? Jak to możliwe? Wygląda tak strasznie chujowo. 15 cięć na jeden skok na przykład w tym filmie. Po prostu to jest koszmar. I jeszcze wiem, że przede wszystkim oglądałem ten film dlatego, że wiedziałem, że zajebiści kaskaderzy byli, wiesz, dublerami w tym filmie, więc będą zajebiste sceny parkouru, lądowania, skakania i wspinaczki. I wszystko jest tak straszliwie pocięte, że nic nie widać. Nic. Nie pamiętam, że były bardzo wysokie oczekiwania od tego filmu, dlatego że produkcją zajęła się firma, która robi gry. To jest Ubisoft, tak? No, ale to oni robią gry, skąd oni mieli wiedzieć, tak, jaki jest film? Well, Marvel robi komiksy i nagle się okazało, że potrafią zrobić sporo zajebistych filmów. I ludzie się bardzo cieszyli, że o, zobacz, Ubisoft, oni wiedzą, co mają w ręku, a nie wykorzystać, wiesz, wiedzę z zrobienia gier, z zajebistego filmu. Ten film był taki absolutnie zjebany przez wszystkich. Ten film był... Naprawdę nie mam nic pozytywnego do powiedzenia o tym filmie. Widzieliśmy go w grupie ze znajomymi. I było o tyle fajnie, że oglądaliśmy go ze znajomymi i mogliśmy, wiesz, jechać po nim przez cały czas.
jest tragicznym. Okej. Okay. Chyba będziemy kończyć, Belę. Będziemy kończyć, Belę. Dzięki. Co, mnie kończyć? Tak. I'm gonna finish you. Finish you off. Finish me all over my belly. Dzięki, że wpadłeś na mały powrót do Schwinga. Channing, all over my tatum. Nie mam pojęcia, gdzie wrzucę ten odcinek. Może na Schwinga, może na Inside Baseball, nie, a może na oba. Na Inside Baseball, nikt już nie wchodzi na Schwinga. Może ktoś wejdzie i powie, o, może Schwing coś wrzucił, wiesz, wchodzi, bo ma to w zakładkach i wchodzi raz na rok albo raz na pół roku. I teraz zobaczy nowy. Wrzuci tam i tam. A ja spoko, zaliczyłem swój tegoroczny występ w podcaście, nie muszę wykreślać słowa podcaster z CV. Nie wykreślaj go, jest ten. Ej, wciąż nie skończyliśmy grać w Jurassic. To prawda. Ja bym rozkminił coś, żeby to skończyć. Dobrze, skończmy to. Zrobimy dobrze, jakiś ten... Świetna robota. Ustawimy ale sobie plany. Jakieś zajebiste kamerki, ja już mam kamerkę, którą możemy sobie gdzieś ustawić. Super, a ja założę świetne, dobre spodnie. Założę moją koszulkę z Dragon Balla, bo to jest... A ja bluzę. To musimy ale spotkać się, jak będzie chłodno. Gramy Dragon Balla. Też! Zróbmy to. Gramy z Dragon Balla. O mój Boże, jak świetnie, dobra. Idę spać. Kaja jeszcze pyta, czy idziemy na Jurassic World Fallen Kingdom. Nie. Kurwa... Znaczy, tak. Nie wiem. Ja uwielbiam może... Jurassic World, uważam, że jest tragiczny, ale strasznie rozrywkowy, ale ten zwiastun, który widziałem do nowego filmu... Ja się zawiodłem troszeczkę Jurassic World, uważam, że był strasznie wtórny i ta seria nie ma już nic nowego do powiedzenia i powinna była się skończyć na pierwszym filmie. Tak. Ale prawdopodobnie pójdę zobaczyć Fallen Kingdom, bo tam przez prawdopodobnie jakieś 2 minuty będzie Jeff Goldblum. Będzie, no. 7/10. O Jezus. Zagrałbym w tą grę, którą ktoś ostatnio wrzucał. Taki tycoon, gdzie budujesz własny Jurassic Park. Spoko. Bo to wygląda zagraj. Super i brzmi zagraj super. Zagraj i opowiesz mi, czy jest spoko, a ja powiem, to może kiedyś zagram. I nie wrócimy już więcej do tematu. Dobra. W takim razie to był pierwszy albo któryś z kolei odcinek tego, czymkolwiek to było. I z Wrocławia mówi... Schwingbo. Z Wrocławia mówi Robert Ciński i spod Wrocławia mówi... Konrad Okoński. A także nasze koty. Obaj mamy koty i siwe włosy, przynajmniej ja. Tak, ja też mam. Ej, chciałem... Czy mieliśmy coś na zakończenie? Jakiś taki... mieliśmy żart na zakończenie. Nie? W ogóle... Żart! Masz rację. Wiesz, żart. Czekaj. Google. Żart. Funny jokes. 1000 czystych dowcipów. Wpisałem żart w PWN i powiedziało mi żart, wypowiedź lub zachowanie mające kogoś rozśmieszyć. Ej, słuchaj. Jest przykład. Oczywiście jest przykład. Można powiedzieć, oni się prokreowali czy nie. I jeszcze jedno przy okazji, jeśli można. Jak się pisze w końcu niewymagający. Właśnie razem, tak jak napisałem, czy osobno. Spotkałem się nieraz, że pisało się osobno, czyli niewymagający. Od czego to zależy? Czy w przeciwstawieniach śmiotniki z niej to chyba nie jest żart? To nie jest żart, to jest definicja. Pomyliłeś definicję. Czekaj, ja mam dowcip. Which country's capital has the fastest growing population? Ireland. Every day it's Dublin. I to byśmy tym odcinkiem kończymy. You must be from Ireland, because when I see you, my penis is Dublin. Kończymy dzisiejszy odcinek, czegokolwiek to było. I pójdę. Do usłyszenia. Odcinek albo 154, albo 1220. Dobra, idę. Gdzie jest moja córka? Nie ma ona! Chciałbym puścić na koniec jakąś muzyczkę, ale nie mam chyba. Czekaj. Chciałem ci dać, ma to!